Cześć, siemanko wam wszystkim, tu Lisi Gracz, a to jest Spor, kolejny odcinek. Dzisiaj na tapecie jest faza plemienia. Po tym jak byłem katowany na samej końcówce fazy stwora, pora przejść na totalnie inny gameplay, zobaczymy jak wyjdzie. Tak więc zapraszam do oglądania. No, aktualnie znajdujemy się jeszcze w fazie spora, właśnie teraz klikam, żeby powiedzieć trochę o mojej następnej taktyce, jaka będzie w tej grze. I tak, historia. Twoje działania jako stwora dały ci kolejną cechę, która definiuje twój gatunek. Nowe, unikatowe umiejętności czekają na ciebie w fazie plemienia. Okej. Okay. Tak, no trochę jesteśmy agresorami, nie? Ogólnie cała faza to agresor, tak? Więc będziemy to zmieniać. Teraz pójdziemy w trudniejszy gameplay. Czyli pójście towarzyskie, żeby pokazać wam, jak dla przykładu odskocznie, to po raz, po drugie, żeby nie dostać w fazie kosmosu dosyć takiej do dupy perki, bo jak idziesz cały czas drapieżnika, to masz taką perkę, która nie za bardzo się przydaje, są perki lepsze, więc ja to pamiętam, bo ja akurat zawsze grałem drapieżnikiem, raz tylko grałem chyba owockożercą, który był tam przyjazny i też to ta perka nie była taka fajna, więc gra jakby zachęca do zmieniania podejścia często, nie? Tak więc, no jeszcze jest rozwojona jaźni, ale to tam jest kwestia bardziej rozbudowana. Na razie nie mieszam wam w głowie. Zatem, przejdźmy do fazy plemienie. A, tu jeszcze mogę zrobić ostatnią ewolucję, dobra, ale zrobiliśmy to tam. Jest to nieważne, jest to nieistotne. Czyli mogę coś jeszcze dodać? Może tak szybko przejrzymy? Nie? To idziemy dalej. Oronta. Faza plemienia przed nami. W ogóle rąk nie ma. Bo lepiej animacja wygląda, jak ma ręce. Świecie wyglądamy, ale nie mają do pysku. Pogodnie. Jej, za chwilę przejdziesz do fazy plemienia, tak! Dobra, będziemy tworzyć naszego tego pierwszego, że tak powiem. Pierwszą cywilizację, o. Najfajniejsze jest to w tym, że wgrałem mody i tu będą te F16 dalej napierdalać. Wróć! Family friendly content. Skalać. Budujcie moją wioskę, wstawiajcie te budynki! Mając już dach nad głową i władzę nad ogniem, wkraczasz w erę narzędzi i bębnów. Lecz uważaj! Wkrótce na całej planecie powstaną inne plemiona. Zachowaj czujność. Zaczyna się nasza przygoda w fazie plemienia, bardziej strategicznej części. No, pasek postępów to wiemy. Cele, żeby zrobić. Dobra. Instrumenty. Ja chcę właśnie w instrumenty protakować. Idziemy zrobić naszą wersję. Plemienio. Dobra. Hehehe.
Nie, to by wygląda jak czołg trochę. Togi nie będzie miał. No bo nie zrobimy to jeszcze inaczej trochę. Tutaj. Ma być cywilizowany trochę, to spróbujmy chociaż. Chociaż trochę spróbujmy. O, coś takiego może? No, będzie miał jakieś tam podwozie. Jakie on dźwięki śmieszne wydaje. Mamy jedno. Teraz po raz drugie ustawić. O kurde, ej ty, on tak pomimo taki dowalony mi się wydaje. Tutaj może mieć... Okej, okay. I ostatnie. Jakie on śmieszne dźwięki wydaje. O! O! No, to jeszcze może poprawimy, może się uda jakoś złapać ten punkt taki. Złap się! Dobra, chyba to jest to. Tak, dobra. Ty, jakoś wygląda, ty. Bez wąsów. A niech mają piercing. Piercing walimy? Kurwa, klub myszki Miki. Dobra, będzie można inny haczyk odwiesić. Dobra, to jest plan. O. Zobaczmy, jak wyglądają w tym swoim. Kurde, co jest teraz to? Prawdziwy wód plemienia, nie? Idziemy na pierwszy ten. Pierwsze szukanie przyjaciół. Dobra, let's go. Teraz może wolnie przesuwać kamerę. Dzięki, mordo. Idziemy. Okej, powodzenia, zaczynamy! Najpierw trzeba tak, żarcie, bo to żarcie się wszystko kupuje. Od razu walimy w jednostki pożywienia. Żarcie, gdzie to jest jakiś ten... Tu są jakieś ptaszory. One mnie lubią, może najpierw eliminujmy tych... Czekaj, wstrzymajcie się. Może tych tutaj... O, te mają mnie w dupie, to je będziemy oswajać, może, bo są też takie do obrony, bo... Dobra, go. Będzie bójka, 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 bójka. To ten stołek. A nie, on się odradzał chyba jako jajko są to. No, zabijcie wszystkich. Dobra, na razie nie zabijamy, będę dostawcą żarcia. Będą się rozmnażać ładnie. Aha, dobra, pierwsza wioska. O to jest. Ty! Gabi, to nie są twoje? Spory? Ukodorak, to są łatwe stwory, ty, Gabi.
No, stwory zrobione przez ciebie, nieprawdaż? No, to ci dam na testy zobaczyć. No właśnie, déjà vu, odkryj coś, co udało ci się stworzyć w innej grze. To są twoje stwory. To się wylosowało, trudne, nie? Dobra. Kolejne jajko. Jakbyście mogli go oswoić. Nie, wy nie macie żarcia, on lubi żarcie. Dobra. Ekipa. Remontowa budowlana. Tu, cały czas. No i biorą żarcie. Farmią jedzonko. Próbujemy zbudować coś, niestety ten kaszpin. Wódz. Kryszą. Zajparzysz. Co? Co to za słowa losowe? No i dobra. Żarcie się farmi. Ile potrzebuje do instrumentów? 25. Zaraz pójdziemy się funflować. No, zbyt nie zrobi, ale... Buja, nie? Dobra, robimy trąbiry. Dobra, ekipa, idziemy się funflować jeszcze. Pierwszą wioską się zafunflujemy, no z nimi to kurde, to oczywiście, że tak. Co tutaj trochę, dobra, niech tamten mały grzmocik się potwarzy, o, że tak powiem. Dorosłego osobnika gangu. Się bujamy. Dobra, mamy to. Nie wiem. Nie dobra. Wóz idzie z wami. No, ty ziomek dalej jedzenie musisz dostarczać jakoś. Właśnie minus jest to, że jesteśmy mięsożercami, czyli wiesz, że roślinożercy mieliby łatwiej. No, idziemy się zapumplować. Chodźmy. Co grali na fletach. No okej. Zbudowali? Co to jest za... Abira? A, od ryb. No właśnie, to też jest kwestia tego. Idziecie, kurde? Chodźcie. Wzięli on nas podarek. Dobra, będziemy się funflować. Dobra, to jest za drugi aspekt gry, czyli trzeba klikać, to oni tam chcą akurat. Jeżeli mam jeden instrument, no to będzie łatwo, bo tylko będą prosić nas o jeden instrument, nie? Na 10, widzicie, elegancko, elegancko, tak mi dawać. Iwona Pawłowicz chyba też dała dychę. Dobra, wodo, trzeba to im poniowić. Gdzie wy idziecie, ale... Ten dźwięk jest przybijający.
Mamy, mamy pierwszego przyjaciela, hurra! Inne wioski się z nami teraz funflują. Tylko mi to wygląda, jak oni grają w ogóle z tych tup? Chciałbym się zapytać, skoro oni trzymają to w pysku. Jak oni to wdłuchają? Samo gra. I ty! Jesteś... O! Wioska Brązowy jest twoim nowym sojusznikiem. Dla upamiętnienia tej wielkiej chwili, bo chciałem wielkopomnej powiedzieć. Twoje stwory wyrzeźbiły wraz z sojusznikami fragment totemu. Podarowano ci również nowe narzędzia i wyposażenie, które znajdziesz w swoim planiście plemiennym. No i widzicie, no i baja, nie? I wioska się rozbudowuje! Ty go, tuning. Tuning szałasu. Dodali spoiler. Ale energia! Pyk! Presja twojego plemienia wzrasta. Od tej pory maksymalna liczba członków plemienia wynosi 9! Tak jest! Tak jest, dobra, wracamy tutaj. Ty planista może kolejne instrumenty zbudować za drogo. Dobra, wrócimy tutaj jeszcze tylko do wioski. Zobaczymy, kto tam jeszcze tańczy. Ci nas nie lubią. Kto tu jeszcze? Lawendowi. Lawendowi nas nienawidzą wręcz. Widzę też, że no tak, żeby nie było za łatwo, to mnie teraz wszyscy nie będą lubić. No tak. Dobra, dam radę, dam radę. Tak więc tak, to by było na tyle. Jak widać, można zobaczyć tutaj, że ta wioska ma potencjał. Zdobyliśmy pierwszych sojuszników, którzy są... W ogóle gdzie oni krążą? Co oni robią? Czemu oni są tam? W ogóle poruszanie się tym to jest... Co wy tu robicie? Wy to chyba ryby łowicie, nie? Nie, wychodzicie po tam. Rybak. A, no właśnie. Dobra, czy ja mogę w planiście wziąć sobie ryby? Tak to miał żarcie. Problem z żarciem już by sobie zniknął. A, jest. Rybackie te. Dobra. A czy ja mogę nazwać wioskę jakoś? Ronda, gatunek. Okej. Okay. Dobra, tak więc. To byłem ja, Misi Gracz. A to był pierwszy odcinek z fazy plemienia w spor. Bo ogólnie w spor to już jest któryś enty tam odcinek. Nie pamiętam numeracji. Ale pierwszy z plemienia. Mam nadzieję, że podoba wam się ta część gameplayowa. Zachęcam do zostawienia komentarzy, lajków i subskrypcji na tym kanale. Jeśli chcecie trochę też tak pójść minutą nostalgii i zobaczyć, jak to kiedyś było w tych grach komputerowych. Także cześć i czołem. Widzimy się w następnym odcinku.